Polskie Radio Białystok. Bardzo klimatyczny. Dwie bramki po raz pierwszy w Ekstraklasie. Ja zastanawiałem się przed meczem, myślę, że większość też kibiców, czy ty oprócz skarby dasz radę jeszcze ten jeden kolejny mecz na wysokim poziomie zagrać, bo tam dawałeś siebie wszystko w rzutce. No i okazało się, że te godziny wytrzymałeś to w piekło. No tak, myślę, że moja zmiana nie wynikała z tego, że wydolnościowo nie dałem rady, bo czułem się na pewno zmęczony. Te nogi były ciężkie, ale wydolnościowo czułem się ok, tylko że w pierwszym meczu coś mi się stało z mięśniem prawym do głowy i teraz to wróciło i nie chciałem po prostu w sobie zespołu. Pierwsza bramka, można powiedzieć, w swoim stylu. Znowu u Ciebie za plecą obrońcą, jeszcze bramka, żeby szybkiegałeś go właściwie, miałeś tam 30 metrów po prostu do felki. No tak, pierwsza myśl była taka, żeby uderzyć pierwszej piłki, ale jak już zobaczyłem, że za mną Widiatnik bodajże został chyba z 5-10 metrów, to już wiedziałem, że muszę praktycznie wbiec tę piłkę do bramki, nie ryzykować. Jak idzie, to idzie druga bramka, taki strzał człowieka, który zwierzył swoje możliwości, ma ten strzał, ładuje i strzela. No tak, to nigdy w meczach tego nie pokazywałem, ale na treningach to jest taki strzał, który ja umiem oddać i chciałem pokazać to w meczu, miałem tylko jedną sytuację, no i myślę, że fajnie wykorzystałem. Wszedł na końcówkę też Bartek Gida i dał asystę przy zwycięskim golu, no czego więcej chcieliście od młodzieżowców, jak wygląda Białystok? No tak, no myślę, że mamy na pewno dwóch, no na pewno więcej mamy młodzieżowców, ale na takim poziomie, gdzie naprawdę możemy wejść i zrobić różnicę, bo będą na to, który z nas będzie grał i myślę, że trener może być zadowolony. Ja zakładam, że ty z Wisłą Płocką mógłbyś grać pewnie w poniedziałek rano, a może jeszcze wcześniej. To znaczy ta 12.30, powiem szczerze, że nie wiem skąd ta godzina, ale wiem, że teraz dwa mecze mamy pod rząd o tej godzinie, jak i z Wisłą, tak i z OKS-em u siebie w niedzielę za dwa tygodnie, także trzeba grać o 12.30. Mi chodziło bardziej o to, że po takim meczu mógłbyś wychodzić na blisko od razu, tam nie tak. Patrzeć jaki dzień, a jaka godzina. Tak, zrozumiałem. No, mówię, no trzeba sobie na pewno odpocząć i zregenerować trochę te swoje mięśnie, ale tak jak tutaj Wam wspomniałem, no, mogę grać w każdej chwili. Często przedstawiałeś dzisiaj obrońców Krakowi. Fajne było to przy pierwszym golu, że już wydawało się, że w pewnym momencie stracił równowagę. Trzymałeś się na nogach, minąłeś bramkę, że dużo pracowałeś chyba nad tą tężyzną fizyczną. To znaczy, myślę, że w przeciągu tego roku, co byłem tutaj w Jagiellonii, to miałem to, tylko po prostu nigdy nie umiałem tego wykorzystać. Bałem się wejść w ten pojedynek z obrońcą. Trener wytłumaczył mi, trener Mamrot, taki trener Michniewicz bardzo dużo ze mną pracował nad tym, mówił mi, jak mam się ustawiać pod obrońcę i myślę, że tutaj praca tych trenerów moich to jest naprawdę mega robota. Właśnie tak jak obserwowałem poprzedni mecz, zawsze trener, mamy dużo tych uwag do Ciebie, macie i było ich znacznie mniej. No tak, ale to na pewno nigdy nie jest tak, że trener Mamrot tam ma jakieś pretensje do mnie, tylko tak jak z Pogonią Szczecin, to są po prostu wskazówki, które ja mogę wykorzystywać i być po prostu lepszym piłkarzem. Ten dzisiejszy mecz był dla Was ciężki, jeśli chodzi o fizyczność, o zdrowie, bo była taka walka naprawdę. Znaczy tak, dla mnie to był na pewno ciężki mecz pod względem takim, że w płucach czułem się ok, ale gdzieś te nogi troszeczkę już odcinało po pierwszej połowie. Dziwię się bardzo, ale myślę, że to jest mój chyba trzeci mecz bodajże w przeciągu półtorej tygodnia i to też odczułem, bo nie rzadko kiedy tak gramy tak naprawdę i to był jakiś tam wysiłek ekstremalny dla mojego organizmu, ale myślę, że do wszystkiego gdzieś się przyzwyczaić i będzie dobrze.